Cześć, witam w szóstym odcinku Forge of Empire. Tym razem zbliża się event kolejny, czyli tak jak poprzednie wszystkie, ten Gagarin, Yuri, jeszcze wtedy była majówka. No, wszystko te na razie eventy są takie same, no jedynie była inna Wielkanoc, bo na Wielkanocy mieliśmy jajka, mieliśmy skrzynki, no i takie była nowość, świeżość w tej grze. A teraz na razie powtarzają się takie tylko historie, w której nagród nie ma zbyt dobrych, ale zawsze jest co do roboty i mamy jakiś tam wyznaczony cel. Na razie o tym wam nie przeczytam, to w kolejnym odcinku, bo to dopiero chyba jutro się zaczyna. A teraz wejdźmy do gry i na razie pokażę, co dotąd nowego jest w grze, co u mnie nowego jest w moim zamku. No więc tak, duży jest progres na moim koncie, gdyż po prostu powstała u mnie perełka. Perełka o nazwie Katedra Agwirańska. Ostatni plan zakupiłem za 200 diamentów, bo tak się te plany powtarzają, jeżeli mamy zdobyć ten ostatni, że to jest no naprawdę nie do pomyślenia. Tak często to się zdarza, że można się zdenerwować i to nieźle. Przejdźmy właśnie tutaj do planów. Brakuje mi jednego do wieży Babel, dwóch do Hagi Sophii, dwóch do latarni w Sfaros. No i trzech posągu Zeusa, a reszta tam nie będę już liczył. No i zależy mi na tej wieży Babel, no brakuje mi 100 rubinów, nie rubinów, tylko przepraszam, diamentów. Niestety ich nie mam, ale mamy plany jeszcze do wymiany, chociaż i tak trafi mi się inne. To trochę strata tego używać, bo jeżeli byśmy mieli te diamenty, a nie używali planów, to już na poziom 10 byśmy mieli więcej innych planów, więc trochę to jest jednak może nie zalecane wymieniać tak plany, a zainwestować właśnie w diamenty. Chociaż no, nie każdego stać i nie zawsze w tej grze się można łatwo je zdobyć. No i cały czas stąd zdobywam taki trochę bez sens. Ale już zaopatrzyłem się w surowce na właśnie te perły. No dobra, tu wymienić nic nie możemy. Moja katedra ma poziom... Wymienię od razu. Poziom trzeci. Jeszcze trochę brakuje do poziomu czwartego. Na tym etapie ma 9% bonusu militarnego. No i jakiś tam bonus z monetami. Splądrowano mi willę. Chyba zapomniałem dać obrońców, tak. Pokażę za chwilę wam najciekawszą nowość, która ostatnio wyszła nam do gry. Mianowicie mowa jest o wyprawach gildyjnych. Mamy taką mapę, która zaczyna się we wtorek, no i kończy chyba jakoś w niedzielę, tak samo jak wieże. No i zaczynamy w takim punkcie i co każdy wygrany taki punkt stajemy na skrzynce, no i tą skrzynkę otwieramy i różne fajne nagrody można trafić, dużo towarów, jednostki wojskowe, paczki z punktami. No i tak, zawalczymy. Na razie jest tylko dostęp do atakowania takich miejsc, a nie do negocjowania. No ale jak piszę, już wkrótce, więc niedługo będzie można bez walki to przechodzić. Jak wiecie, walki automatyczne robię, bo tu nie ma co przedłużać odcinka przez walkę, żadnej straty. No i tak, zdobywamy dla całego sojuszu, dla całej gildii właśnie punkty wyprawy. No i potem te punkty wyprawy pod koniec się zamieniają na potencjał gildii. 450 sztuk zaopatrzenia. Ostatni raz, ja pierwszy raz tego nie nagrywam, już o tym wiem. Skończyłem całą tą wyprawę i doszedłem tu. Wtedy można odblokować poziom drugi i trzeci. Ja niestety już tego wtedy nie robiłem, bo nie miałem po prostu wojska. Na kolejnych poziomach chyba ta wyprawa jest oczywiście trudniejsza niż dotychczas. Popatrzymy, zdobędziemy trochę tych nagród. Tracimy nasze wojsko. Wtedy zobaczymy, co można by pokazać.
Oczywiście, jeśli jesteś nowy, jeśli oglądasz, a tutaj mamy właśnie skrzynię skarbów z jednostkami wojskowymi, to zapraszam do, i byś chciał zagrać oczywiście w grę, to zapraszam do kliknięcia w link poniżej w opisie. Wtedy będziesz moim znajomym. No ja oczywiście zgarnę też nagrody za osiągnięcie przez ciebie epok. No i oczywiście możemy otrzymywać kontakt. Rycerz, fajna nagroda, więc teraz sobie zamienimy taką jednostkę na rycerza. Aha, i właśnie na takich tych większych takich jakby obeliskach walczy się raz, a potem jeszcze jest druga fala ataku. Można się wycofać, można rozpocząć tę walkę. Nie wiem, czy jak się wycofa, to można wojsko sobie uzbierać i znowu tylko z tymi trzema walczyć. Czy wtedy od nowa? Całkiem, nie wiem. Oj, zabili mi rycerza niestety. Ale mam takiego pecha, że właśnie rzucają się mi na tego, którego zdobędę. A nie mogę produkować. O, zdobyliśmy plan, to mi się jeszcze tutaj nie zdarzyło. Czyli widzicie, że warto po prostu tutaj być. O, fajnie. Jeden plan nam brakuje do kompletu. Wracamy na wyprawę. Będą nam powoli ginąć. Nie wiem, czy dać to, ale gdy nie pójdzie po myśli, to łotry będą zamieniać się w to i wtedy będzie kiepsko, już tak mi się zdarzyło. Raz atakowałem, nie raz nawet na początku, wsadzałem łotrów samych i włożyłem włócznika. No i jak oni we włócznika się zamieli, to wiecie, jaki włócznik jest słaby. Jest to pierwsza jednostka w grze, więc no nie ma co się dziwić, że jest słaby. O nie, balisty, balista. Aj, zabili mi, wiadomo. A nie, to były katapulty na szczęście. Z balistami jest kiepsko. One są takie mocne, że zabijają połowę wojska. Niestety łotr. Padł mi 24 godziny, będzie trzeba go robić. A nie, ciągle zaopatrzenie się trafia. Już 788 medali uzbierałem. Z budynku, które po prostu mi produkują te medale. We wieży PvP nie uczestniczyłem, tak jakoś... O, nikt nie zginął. Powiem wam jedną rzecz, się zdziwiłem. Ja mam na koncie walk koło 400 z graczami, a patrz na przykład przywódcę sojuszu, który ma 500 000 punktów ponad. I on na przykład ma zero walk, więc można powiedzieć, że to jest gra ekonomiczna, że nie trzeba iść jakimś szlakiem wojskowym, a można po prostu tylko się wymieniać towarami i produkować. Się zdziwiłem trochę. No. I to tyle. Berserker, o, widać silna jednostka, plus 9% od naszej katedry, a jakbym tego jeszcze włożył. Nie 9, a 21, więc tak ich zostawimy. Może lepiej sobie poradzą tych chorąży, może jednak duży bonus z tą katedrą tworzy. No, tak mówiłem właśnie, rzucają mi się na tego. Plan, można zgarnąć diament. Co to jest rycersko? Otrzymuje bonus do ataku i obrony, jeżeli w danej chwili jest jedyną jednostką z tą umiejętnością w armii. No dobra, czyli będzie miał ten bonus i wszyscy za jednego. Po śmierci tej jednostki atak i obrona wszystkich jednostek w armii zostanie zwiększone. Działa tylko raz. Aha. Teraz nie mam podejść, tu są podejścia i podejście, tak samo jak punkt rozwoju co godzinę się dodaje, można je kupić również za medale, 7 medali bodajże, a nie, 3 tylko kupuję. No dobra, to kupimy. Aha, to będzie się zwiększać z czasem. No dobra, na razie nam wystarczy to jedno.
I dam jeszcze im tego. Aj, łotr nam prawie padł, więc już chowiemy go, bo jak coś się w niego zamieni, to będzie miał jedną właśnie jednostkę życia. Towary bym chciał. Dobra, zawalczymy jeszcze ostatni raz. Szkoda ten medalie marnować. Tam katapultę. Chociaż. Mam nadzieję, że łotry w katapulty się nie zamieniają. Zamienią. Dobra, nie. Minął tylko czempion. I chorąży. Chorążych mogę robić w moim zamku, więc nie mam problemu. Ostatnia nagroda. 400 zaopatrzenia. Same zaopatrzenia i monety jakoś się trafiają na wojsko. Ale dobra, mamy i tak dobrze, bo plan się trafił. No i zgarnęliśmy. Brakuje po prostu jeszcze jednego planu do kompletu Hagi Sophii. No tak, jeszcze spójrzmy, czy ja czasem komuś nie wspierałem i właśnie nie dochodzi do końca. Tutaj na początku gry tutaj wspierałem Violet, katedrę, bo po prostu nie wiedziałem, o co z tym chodzi. Waliłem te punkty tak po prostu. No i 127 aż wrzuciłem, no i 3 plany i dużo medali nawet i zwłaszcza punktów rozwoju 50 odzyskam. Więc niech jak najszybciej wbiję tą katedrę. Też jeszcze będę musiał kilka wbić, żeby drugie miejsce mnie nie wyprzedziło. Popatrzmy, patrzymy, czy gdzieś ktoś krańcowych tych nie ma. Końcówki. Wtedy bym dorzucił i on plan zdobył. Już tak robiłem kilka razy. No właśnie, coś nie widzę. A tu za pierwsze miejsce tylko, więc będę się uważać na to. Przypilnować, by dać jeszcze te punkty. Trochę narzędzi się uzbierało, zawsze narzekałem, nie miałem żadnych, a potem po tych misjach wszystko odzyskałem, plus teraz te wyprawy i tak, no to tak to się zbiera teraz fajnie. Miałem 500 000 monet prawie. No i wytraciło się wszystko na punkty. Zobaczcie, teraz jeden punkt u mnie kosztuje już 8700. Użyję tej paczki i wejdźmy teraz w badania. Ostatnio stałem z badaniami, bo właśnie skupiłem się na perełkach, ale postanowiłem wrócić, by polecieć na wojsko. Na przykład tutaj wojownik z Claymore, podobno oni są dobrzy. No i wtedy po prostu łotry będą w nich się zamieniali i będzie łatwiej mi się walczyć. No dobrze, w tym króciutkim odcinku byłoby to wszystko. Pokazałem właśnie wyprawy, perłę, zmiany tutaj u mnie nieduże w zamku, no duża to jedynie perła, że zmiana jest. Alchemika wczoraj, no może nie wczoraj, ale zgarnąłem właśnie na tych wyprawach, czyli można i taki budynek zgarnąć, za który nie musimy wydawać nic. No mamy duży wzrost. Nawet chyba nie trzeba wydawać ludności w przypadku takim, jak się zdobędzie taki budynek. Nie wiem, nie jestem pewny. Tak więc dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do klikania właśnie w ten link i grania ze mną. Tutaj będę mógł wtedy Was obserwować. No i wtedy można się zgadać, być w jednym sojuszu. Kilka znajomych jeszcze mam, więc jeżeli ktoś chce grać wspólnie, to zapraszam oczywiście. No, zapraszamy również do lajkowania filmów i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i jak ktoś chce jeszcze większy kontakt utrzymywać, to zapraszam do lajkowania fanpage'a na Facebooku. Dzięki za obejrzenie, cześć.